Teraz natomiast, przyjaciele, 4 grudnia minęło 7 lat istnienia zespołu apostolskiego Obóz Boży. Wtedy też powstała idea zespołu. Wtedy też zdecydowaliśmy się, chyba 9 osób chyba nas wtedy było na pierwszych, prawda? Myślisz? Chyba jeszcze Asia była, jeszcze Jarecka wtedy za... No 10 osób nas było. Zdecydowaliśmy, że powstanie tutaj w Warszawie Kościół Mocy i wdrożymy też wizję powstania zespołu apostolskiego Obóz Boży. Więc to jest 7 lat. 7 lat od zera w zasadzie, gdzie zbudowaliśmy nie tylko fundamenty doktrynalne, zupełnie w wielu przypadkach inne niż funkcjonujące w religii, ale też stworzyliśmy pewnego rodzaju maszynę do szerzenia Królestwa Bożego. I wiecie, to nie jest megalomania, bo to nie o to chodzi, ale uważam, że zrobiliśmy wszyscy bardzo dużą robotę przez te 7 lat. Bo biorąc pod uwagę to, że zostaliśmy w pewnym sensie na placu boju sami, bo stanęliśmy przeciwko całemu systemowi religii, no to uważam to za sukces. I to jest sukces nas wszystkich. To jest sukces każdego z nas tutaj, ludzi w kościołach, które są w zespole, bo to jest nasz wspólny sukces. Bo dzisiaj jesteśmy rzeczywiście jedyną w Polsce federacją apostolską, która z tak dużym natężeniem szerzy Królestwo Boże, że czy ktoś chce, czy nie chce, to nawet nasi oponenci. Ostatnio byliśmy tutaj, Julita i Michał zaprosili nas do restauracji tam z uwagi na moje urodziny. I Michał takie znalazł takie ankiety, gdzie zająłem chyba pierwsze miejsce, tak? Pierwsze miejsce, kto szkodzi najbardziej protestantyzmowi polskiemu. Więc czułem się zaszczycony tym wszystkim, ale było to też związane z tym, że nawet oponenci nasi musieli przyznać co? Że mimo to, bo to jest ciekawe, że mimo to, to oni najprężniej szerzą królestwo w Polsce. Że mimo to, że on tu jest tym liderem tego całego interesu i on tutaj szkodzi najbardziej protestantyzmowi, to jednak oni, ten zespół, to oni najbardziej szerzą Królestwo Boże w Polsce. Bo rzeczywiście tak jest. Ja uważam, że to jest nasz wspólny sukces i uważam, że otworzyliśmy się na Boga w ten sposób, żeby mógł przez nas tak działać. Więc chciałbym, żebyśmy ten sukces po prostu uświetnili tym pięknym tortem, zjedli go po kawałku i tak Bogu podziękowali. Także zapraszam do tortu. Amen. Wieczerza Pańska. Niespodzianka? To... Jaka to niespodzianka będzie? O, proszę. Nie. To takie buty teraz, tak? To proszę, nagrajcie, to jest wiekopomna chwila po prostu. To wiekopomna chwila. Kto będzie trubadurem? Okej. Okay.
źle. To na baczność trzeba śpiewać. Zobaczymy już niedługi czas. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy. W niebie obok świadków, co zachętą jest, byśmy dobiegli, odrzucili grzech. Więc idziemy wierni, słowa Jego pewni, rozsiewamy je. Tak idziemy wierni, wiarą tak pancerni, nie cofamy się. Lata niespokojne to ostatni czas, a my na tej wojnie, bo zebrałeś nas. Ojca zobaczymy już niedługi czas. Przed nocą zdążymy, przez krew zwyciężymy, co obmywa nas. W niebie obok świadków, co zachętą jest, byśmy dobiegli, odrzucili grzech. Więc idziemy wierni, słowa Jego pewni, rozsiewamy je. Tak idziemy wierni, wciąż pancerni, nie cofniemy. Aleluja. Chwała Ci, Jezus.